Cześć, nazywam się Paweł Surgiel. Na co dzień prowadzę warszawskie studio Visao Interactive Multimedia. Zajmujemy się dostarczaniem technologii dla branży interaktywnej, rozrywkowej, generalnie tam, gdzie potrzebna jest świeża myśl i krew. Tam, tam działamy. W tym roku skupiamy się głównie na projektach opartych o platformę Oculus Rift, ale zdarza nam się także zaczepić o technologie ubieralne. Które swoją drogą też projektujemy, i dlatego tutaj jestem. Jestem rodowitym Kielczaninem. Moje pierwsze kroki biznesowe stawiałem też w Kielcach. Co prawda wyjechałem stąd kilka lat temu, no ale zawsze jest, że także w takie miejsca się wraca. O tych klubach dowiedziałem się na Facebooku. Początkowo w taki sposób, że moi znajomi z tego czy, czy z innego miasta są zaangażowani, organizują, występują, bywają dlatego ta informacja drogą social mediów do mnie dotarła. Dzisiaj mówiłem o czymś co nazywa się powszechnie wearable technology, czyli technologie ubieralne. To jest cała masa gadżetów, które na siebie zakładamy, gadżetów, które sprawiają, że jako człowiek jesteśmy podłączeni do internetu, stajemy się takim ogniwem wielkiej globalnej sieci. Te urządzenia zbierają z nas pewne dane, te urządzenia nas informują. O tym, co dookoła się dzieje. Także to jest taka wymiana człowiek-maszyna, będąca bardzo blisko nas, w miejscu bardzo intymnym, dokładnie, dokładnie przy nas. Technologie ubieralne znoszą pewne bariery, ale i pewne bariery nakładają, i o tych barierach, między innymi, dzisiaj mówiłem. Starałem się odpowiedzieć na pytanie, czy te technologie to jest chwilowa moda. Czy to jest jednak the next big thing, jak, jak to się powszechnie mówi? Na przykład CEO firmy Motorola twierdzi, że przyszłość technologii jest właśnie na ludzkim nadgarstku. No i taką, taką problematykę dzisiaj tutaj podjąłem. Na spotkaniu Tech Clubu jestem po raz pierwszy. O tyle sympatycznie, że jako, jako prelegent. No i jeżeli ktoś zapyta, czy warto... Zdecydowanie twierdzę, że, że warto bywać, y, rozmawiać z tymi ludźmi. Atmosfera jest, jest fajna, jest to na pewno ciekawe zjawisko. Myślę, że powinno być zapisane na takiej technologicznej mapie Polski i po prostu tu trzeba bywać.